Tomasz Hada w marcu tego roku trafił do szpitala w Mysłowicach, po tym jak wyskoczył przez okno z trzeciego piętra. Kilka dni później został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Rybniku, gdzie zmarł w trakcie badań. Popularny muzyk pochodził z Warszawy, ale swoje płyty nagrywał w Opolu. Wczoraj jego przyjaciele związani z wytwórnią płytową zorganizowali mszę w jego intencji. Osobiste i brutalnie szczere. Takie były teksty Tomasza Hady. Jego ostatnie płyta to opowieść o konfliktach z prawem, bez próby szukania usprawiedliwienia. Dlatego zatytułował ją Recydywista. Ale to też próba rozliczenia się ze swoją ciemną stroną. Nawet nie próbuj, wiesz na słowo, droga nie tędy. Po ile można na litość boską ciągle popełniać te same błędy. Te słowa, zdaniem jego przyjaciół, były swego rodzaju spowiedzią. Dla mnie ta płyta była pewną klamrą w życiu Tomka. Już miał jakby sprawy załatwione z wymiarem sprawiedliwości, wychodził na prosto, jakby chciał zacząć się od nowa, tak? Miał wybudowany dom, miał ustaloną datę ślubu. Ale nie zwalczył wszystkich swoich demonów. Zmarł w dramatycznych okolicznościach, z którymi nie potrafią się pogodzić fani. Uważają, że jego teksty zyskały teraz inny wymiar. Ogólnie opowiadał o sobie od środka, to co czuł, to co z duszy płynęło. Chyba najważniejsze. Poznanie dla ekipy, na mnie brakuje wiary. Tu każdy robi swoje i nikt nie puszcza pary. Organy oszalałe, groziły mej kobiecie. Jak łaskawie się zjawię, to wtedy nie znajdziecie. Znów Hada na tapecie, ponownie daje słowo. Naprawdę, wiele razy wymykałem się obok. Wciąż z uniesioną głową, cały czas trafiam w sedno. I lecę tu po swoje, nic nie zawdzięczam mediom. To ja narzucam tempo i głośno z was się śmieję. Tak samo robi NASA, Cielewan i Pawełek. I leży i złodzieje, mam ich po swojej stronie. I nikt się nie odwróci, gdy z problemem zadzwonię. Pomału na spokojnie się wiozę w kurwystyny. Na szczęście zawsze zwarte i dwa kroki przed nimi. Koleżko, to nie kpiny. Staram się być serdeczny w tym miejscu pozdrowienia dla jednej pani serdeczny. Poszukujmy 36-letniego Tomasza Hada. Żadnych konkretnych informacji, które mogłyby policjantów skierować do miejsca i jego pobytu nie otrzymali. Tak, czas znajdzie Hada, nie jest zmienia zdania. I tak na nie się zdadzą wasze poszukiwania. Padnijcie na kolana, te wersy, które niszczą. Musicie to przedrawić i uznać moją wyższość. Szukajcie, aż znajdziecie Hada, nie zmienia zdania. I tak na nic się zdadzą wasze poszukiwania. Jak policja cię chroni, to ja mijam się z prawdą. Nie bez powodu przecież obnażam ich bezradność. Ten system jest jak bagno, te daremne ustawy wsadzają na 2 lata za 4 gramy trawy. Nie muszę was pokrążać na ten temat to wszystko, bo w sumie sami z siebie robicie pośmiewisko. Ja ciągle byłem blisko, nie ma co dyskutować. I całą sytuacją zdaje się nie przejmować. Uwodzę się z Gruzlowa, to jedno co wy wiecie. Spektakularne akcje się kompromitujecie. List kończy był w gazecie i w TV oczywiście. No proszę się pochwalcie, co tym osiągnęliście. Pod blokiem krążyliście, namierzaliście Hadę. Daliście mi się poczuć jak pieprzony Bin Laden. Na bloki rzucam prawdę, tak przeprowadzam desant. I czuję satysfakcję z tego, że was ośmieszam. Szukajcie, aż znajdziecie Hada, nie zmienia zdania. I tak na nic się zdadzą wasze poszukiwania. Padnięcie na kolana, po wersy, które niszczą. Musicie to przegrawić i uznać moją pyszkę. Szukajcie, aż znajdziecie Hada, nie zmienia zdania. I tak na nic się zdadzą wasze poszukiwania. Padnięcie na kolana, po wersy, które niszczą. Musicie to przegrawić i uznać moją wyższość. Oni łapią za cukier, bo prawda jest zbyt gorzka. Szacunek dla Marzeny i koleżki ze Stróżka. Czarne Siemianowice i cała reszta bandy. Za wsparcie Karolinki i ekipy z Holandii. Psy zagryzają barki, ja lecę jak na fali. I raczej marne szanse, żebyście mnie złapali. Rozstawcie barykady i poszperajcie w aktach. Straszyliście dziewczynę, to 18-latka. Ja nawijam o faktach, uważaj, bo mnie złapiesz. Takich jak ty to w szkole pozbawiałem kanapek. Morduję dobrym rapem, pajacu tak już bywa. Chuj z twojej marnej pensji i z twoich poszukiwań. Rozgrywam to mistrzostwo, to ja was mam na oku. Gdzie buchy powodzenia, możecie szukać trochu. I wara od hip-hopu, pozdrawiam swoje strony. I uciekłbym wam nawet, gdybym był niewidomy. Szukajcie, aż znajdziecie Hada, nie zmienia zdania. I tak na nic się zdadzą wasze poszukiwania. Padnijcie na kolana, to was nie chule nic. Znajdziecie Hada, nie zmienia zdania. I tak na nic się zdadzą wasze poszukiwania. Padnijcie na kolana, to wersy chule niszczą. Musicie to przetrawić i uznać moją wyższą. Da, to co się w Polsce odpierdala, to jest jedno wielkie kurestwo. Posłuchaj. Ha!
Szósta rano, psy mi walą w drzwi. Także mój syn zaczyna płakać. Słyszę ich, zaraz będą wyważać. Masz tu słuchawkę, dzwoń do adwokata. Widzę kobietę, trzęsie się cała. Otwieram chleba, kajdan i kałat. Dziwne pytania o dziwne postacie. A w międzyczasie kipisz na czacie. Mówię panowie, spokój se dajcie. I tak tu kurwa, nic nie wskuracie. Chciałam legalnie, mam na to papier. Więc wasze najświetne jest dla mnie. Mówią poczekać, się okaże. Pięć pięter niżej, są też garaże. Tam stoi kura, automat pasek. Prowadzą do windy mnie korytarze. Jednak niestety, nic tam nie śmierdzi. Znaleźli siatkę, wędzonych piersi. 5 kilo paczkę dla ziomka co siedzi. Ciekawe co na to wszystko sąsiedzi. Pewnie myśleli, toż to bandyta. Co się dorabiać chciał na narkotyka. Za kilka mieków miała być płyta. Niestety plany pozmieniał przypał. Polska klasyka, gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Nieważna krzywda, ważne, że zgadza się statystyka. Polska klasyka, gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Nieważna krzywda, ważne, że zgadza się statystyka. Przejęli furę, przejęli kasę. I na okrzei, szumność i dalsze. Myślę se kurwa, nie wierzę w tą farsę. Jestem bezradny, jak wierzę w klatkę. Gdzie jakiś dowód, a na nim palce. Czuję się jakbym wirował w kralce. Kręcą mnie, abym szedł na współpracę. W przeciwnym razie pójdę na starcie. Ja nie mam wiedzy, panie policjancie. Wszystko i tak się okaże na pokadzie. Póki co brakiem dowodów na mnie. Nie ma czy nawet bitka po blancie. Kolejny etap, prokuratura. Stoję w obstawie, obok papuga. Kamienna twarz nawet okiem nie mruga. Patrzę, idzie mój oprawca. To właśnie on z domu kazał mnie zabrać. Naprzeciw siadam w żelazwo skuty. Przede mną kartka, na niej zarzuty. Rzekomo byłem dealerem grupy. 26,5 kilo, pójdę. Tak oto przez słowo koronnej kurwy trafiłem do puchy. Na Rakowiecką jadę w transporcie. Najbliższy czas spędzę w tym porcie. Senek Martyniuk gra na pyrące. To inny świat, ugasz ty w porcie. Skromny gabaryt za te pieniądze. Prowadzi gaz, ciekawy kowek. Przy swoim biurku wykrzewa stołek. Później przyjściówka lepsza niż dołek. Stamtąd zabrano mnie na stodołę. 7 porcelą, gripsują kodę. Krótka nawika, skąd się wywodzę. Potem już siomek, za dworkiem dzwonek. To szkoła życia, a nie przedszkole. To nie spacery, trasku na kole. Bez czajnika, ciężko przewoleć, tłucę na lipach, zjechać na co dzień. Od rana szama, podjazd wieczorem, wciąż na bieżąco. Z telewizorem, w lato gorąco, tak się daj spokój. Przez blind okno, jest bez widoku. W takich warunkach człowiek dziczeje. Wokół dealerzy, mordercy, złodzieje. Siedzę wkurwiony, lepiznę grzeje. Krew mnie zalewa jak wulkan Pompeje. Siedzę wkurwiony, lepiznę grzeje. Krew mnie zalewa jak wulkan Pompeje. To temat oskarżenia, po kilku miechach siedzenia. Jak już są sprawy, w myślach nadzieja, że coś się wreszcie pozmienia. Po prawie roku sam byłem w szoku, w końcu wychodzę z więzienia. Po prawie roku bliscy u boku w domu, a nie na widzenia. Jeszcze nie koniec, bo sprawa w toku. Jestem po krzykach, lecz bez wyroku, bez namacalnych dowodów. 5 lat, nie powiem, bo ciężko mina mi zszedła. Jak to możliwe, że z pomówienia mogą tak krzywdzić człowieka? Jak to możliwe, że to przechodzi i nic się kurwa nie zmienia? Teraz rozumiem, stałem się trybem w maszynie robienia hajsu. Sami pod siebie kreują prawo, to jest ich klucz do awansu. Stąd ta wlęgarnia zdrajców, łatają dziury w budżecie. Jest statystyka, ciemnota łyka jak pelikan, śmiecie w gazecie.